się tak naprawdę mojej mamy, która nie może niestety tutaj z wami być, bo obiecała udział w uroczystościach w Oświęcimiu i tam musiała się wybrać. Niezwykle trudno jest mnie, osobie młodej, przemawiać w tym dniu, tak symbolicznie tragicznym dla nas wszystkich, zwłaszcza po słowach świętej pamięci prezydenta i po tych wszystkich słowach, które padły dziś rano, które napisano, które państwo mogliście i mieliście okazję przeczytać w prasie. I tak zastanawiałem się, co mogę tutaj powiedzieć, aby się nie powtórzyć, aby moja wypowiedź nie była banalna, nie była kolejnym wyliczaniem wszystkich zaniedbań przy śledztwie, z których przecież zdajemy sobie sprawę wszyscy. I tak sobie pomyślałem, że warto podkreślić dwie rzeczy. Po pierwsze to, że ta tragedia smoleńska jest nierozerwalnie związana z mordem katyńskim. Jest związana nie tylko datą, nie tylko symbolicznym miejscem, ale też sposobem, w jaki dochodzi się do prawdy w związku ze zbrodnią katyńską i w związku z katastrofą smoleńską. Bo przecież, tak jak PRL był fundowany na kłamstwie o Katyniu, tak teraz możemy obserwować, że ta trzecia dekada III RP jest fundowana na nieprawdzie dotyczącej katastrofy smoleńskiej. I tak naprawdę musimy zdawać sobie sprawę, że żadnej zbiorowości, żadnego narodu nie można budować na kłamstwie, dlatego że jest to fundament nietrwały i powoduje wielkie pęknięcia. I tak jak teraz obserwujemy ten wielki podział w Polsce na dwie części, z której jedna stoi tutaj, a druga udaje, że katastrofy smoleńskiej w ogóle nie było. Natomiast druga refleksja, jaka mi się nasunęła, dotyczy was, drodzy państwo. Dlatego, że z punktu widzenia osoby, która w katastrofie smoleńskiej straciła ojca, osoby bliską, jesteście dla nas niezwykle ważni. Jesteście dla nas wielkim wsparciem. I jesteście świadectwem tego, że naród polski pamięta i że będzie upominał się o prawdę. I że prawda dla tego narodu jest bardzo ważna. I zastanawiałem się też, co można powiedzieć na przyszłość w tej sytuacji, która zdaje się być patowa w przypadku, kiedy polskie władze niewiele robią, aby przyczynę katastrofy rzetelnie i należycie wyjaśnić. I przede wszystkim my musimy pamiętać te miesięcznice, które są organizowane każdego 10 kwietnia, które grupują tutaj tak liczne grono osób, są niezwykle ważnym świadkiem tej pamięci. Pamięci, która mówi, pamiętamy o tych, którzy zginęli i że chcemy rzetelnego wyjaśnienia katastrofy. A drugą rzeczą, którą możemy robić, to jest taka praca u podstaw w rodzinie, w miejscach pracy, żeby nie dawać temu tematowi zginąć i czekać na chwilę, kiedy ci, którzy doprowadzili do tej katastrofy, będą mogli stanąć przed obliczem sprawiedliwości i kiedy być może w bardzo odległej, a być może w nie tak bardzo odległej przyszłości zostaną wyjaśnione i ujawnione fakty na temat samej katastrofy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dzisiaj ze względu na specyfikę tego wieczoru, chociaż jeszcze jasno, chcieliśmy go poświęcić modlitwie, słowom tych, którzy zginęli, bądź słowom rodzin tych, którzy zginęli. I także chwili poezji i zadumy. Dzięki współpracy z klubem Gazety Polskiej w Nowej Hucie są tutaj z nami dzisiaj artyści, którzy specjalnie na uroczystość pod Krzyżem Narodowej Pamięci, pod Krzyżem Katyńskim w Krakowie, jako scena poetycka pamięć zaprezentują teraz Państwu wybór utworów. Recytacje pani Alicji Kondraciuk, pana Edwarda Jankowskiego i narracja pani Teresy Wąchalewskiej będą nam teraz towarzyszyć. Zapraszam państwa serdecznie.
gdzie zamiast krzyży stoją sosny i wyciągają ku niebu ramiona w modlitwie błagalnej. Jest taka leśna droga, która prowadzi do prawdy. Są takie łzy, które nigdy nie wsiąkły w glebę. Jest taka kromka chleba, schowana w kieszeni na czarną godzinę. Jest taki krzyk, błądzący po lesie, który nigdy nie gaśnie. Taki, któremu matka mówiła, nie zapomnij. Jest taka troska serdeczna, która kamieniem zamarła w grobie. Są takie świece, które przedrwały w kieszeni płonąć na mszy pogrzebowej. Jest taki las daleki, gdzie ptaki zamilkły, by nie zagłuszać ciszy drzew upominających się o prawdę. Zbiorowej mogile z przestrzelonymi głowami. Ich utrudzone ciała stopniowo tracą na wadze. Rozkłada się wątroba, wiotczeją mózg i serce. W końcu pękają ścięgna i kruszy się szkielet. Legiony gnilnych bakterii zostawiają za sobą. Jedynie minerały niż szczyt tuprowy. Po latach są już cząsteczkami tablicy Mendelejewa. Rozpływają się w ciemności na cztery strony świata. Jak było im obiecane w kazaniu na górze, stają się solą ziemi. Konary kadyńskich sosen przypominają ramiona krzyża. Kadyńskie łzy mimo upływu lat nie obsychają. Jest na rosyjskiej ziemi wiele takich cmentarzy jak Katyń, może nie tak okazały, ale są też nierozpoznane do dnia dzisiejszego domy śmierci, w których leżą nasi rodacy, obrońcy ojczyzny w 1939 roku, zamordowani strzałem w potylicę w kwietniu i maju 1940 roku. W takim właśnie miesiącu jak ten mord się dokonywał, a skończył się w połowie maja.